Biorąc pod uwagę, że w populacji ogólnej około 5-10% pacjentek choruje na endometriozę, a wśród pacjentek zgłaszających się do kliniki leczenia niepłodności nawet do 40%. W przypadku zespołu policystycznych jajników populacyjnie mówimy od 5 do 8%, natomiast u pacjentek w klinice leczenia niepłodności około 35% z całą pewnością oba te schorzenia mogą występować jednocześnie. Diagnostyka zespołu policystycznych jajników jest prosta, można ją przeprowadzić w zasadzie w czasie pierwszej wizyty. Na podstawie samego wywiadu, badań laboratoryjnych i badania ultrasonograficznego jesteśmy w stanie postawić takie rozpoznanie. Pamiętać natomiast należy, że rozpoznanie endometriozy można postawić tylko po przeprowadzeniu zabiegu laparoskopii z pobraniem wycinków i z ocenieniem tych wycinków w badaniu histopatologicznym.